7. sesję Rady Gminy Chojnów. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Witam radnego nowo wybranego, radnego lekta Pana Janusza Terę. Serdecznie witamy. Witam serdecznie Wójta Gminy Chojnów. Witam serdecznie też po raz pierwszy sekretarza Urzędu Gminy w Chojnowie, Panią Honoratę Dajemanę Groś. Witam skarbnika Gminy Chojnów, Panią Ewę Jastrowską-Michalę. Witam przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Grzegorza Sterkowca. Witam naczelników, kierowników wydziałów organizacyjnych naszej gminy. Witam portal wojny.pl. Szanowni Państwo, zebraliśmy się według listy obecności. Stwierdzam, że w sesji bierze udział Pani Przewodnicząca, 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Wiecie Państwo, że dzisiejsza sesja została głównie zwołana z tego tytułu, że w wyborach uzupełniających nowy mandat radnego otrzymał tutaj Pan Janusz Tera i dzisiejsza sesja jest tylko i wyłącznie podporządkowana właśnie tutaj wręczeniu zaświadczenia i ślubowania na radnego. Proponowany porządek dzisiejszych obrad to jest punkt pierwszy otwarcie obrad, punkt drugi przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego, punkt czwarty ślubowanie radnego, punkt piąty zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby coś wnieść do porządku obrad? Jeżeli nie widzę, stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad 7. sesji Rady Gminy. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Chojnowie o wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego. Bardzo proszę do mównicy. Przede wszystkim chciałbym najpierw bardzo serdecznie pogratulować Panu Januszowi Terze zwycięstwa w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chojnów i życzyć powodzenia w dalszej pracy tutaj na rzecz rozwoju naszej gminy, miejscowości Krzywa. Chciałbym również podziękować za pracę członkom Powodowej Komisji Wyborczej, Gminnej Komisji Wyborczej, jak również też Pani Joli Ostrowskiej, która tutaj nam koordynowała pracę Komisji, czuwała nad przebiegiem prawidłowym dokumentu. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję. I teraz chciałbym wręczyć tutaj zaświadczenie dla Pana nowego radnego, dla Pana Janusza o wyborze na radnego. Czyli tak, stosownie do artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Kodeks wyborczy, dziennik ustaw nr 21. Pozycja 112 z późniejszymi zmianami. Gminna Komisja Wyborcza w Chojnowie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 1 marca 2015 roku, Pan Janusz Tera wybrany został radnym gminy Chojnów. Gratuluję. Mojej gminy i mieszkańców. Dziękuję, tak mi to powiem.
Ślubuję. 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 Dziękuję bardzo. Dziękuję, że po ślubowaniu przechodzimy do punktu 5. Zakończenie obrad. Dziękujemy bardzo. Sesja była bardzo krótka. Chyba, że chociaż nie ma spraw różnych, ale nie, no myślę, że spokojnie. Zamykam 7. sesję Rady Gminy Chorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.